Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Dogrywka. Dzisiaj o koszykówce, a dokładnie o tym, co się będzie dziać w najbliższy weekend w Koszalinie, ale nie tylko. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Lończyk, AZS Koszalin. Witam Pana. Witam serdecznie. Pierwszy sezon w AZS-ie Koszalin jest taką Pan barwną postacią, jeżeli chodzi o okres transferowy przejścia z lokalnego rywala do drużyny koszalińskiej. No właśnie, jakieś tak zacznijmy od tego powody na temat przejścia do zespołu koszalińskiego. Na pewno dla kibiców to jest jakaś tam gratka taka, że zawodnik z lokalnego rywala tak pojawia się u nich w zespole, no ale ja kiedy otrzymałem propozycję tutaj z AZS-u, no nie mogłem rozpatrywać tego pod takim względem, po prostu patrzyłem jak najbardziej pod moim kątem, pod kątem mojej dalszej kariery, pod tym, gdzie jakby będzie mi po prostu dobrze się grał, gdzie będę dobrze się czuł i pod względem sportowym myślę, ta oferta AZS-u była bardzo, bardzo dobra i no zdecydowałem się na nią i na razie na pewno tego nie żałuję. Jakieś kwestie sentymentalne były? No te kilka sezonów spędzone w Słupsku no, robią wrażenie. No na pewno tak. Kiedyś no, nie zastanawiałem się nad tym, czy bym mógł grać w AZS-ie, tak? Ale no, tak jak mówię, nie otrzymałem żadnej propozycji ze strony czarnych i no, po prostu byłem otwarty na inne wszystkie propozycje innych klubów i ta z AZS-u wydawała mi się najbardziej konkretna i przede wszystkim pod względem sportowym bardzo taka korzystna po rozmowie z trenerem, który przedstawił mi tą wizję mojej osoby w tym zespole. No zdecydowałem się na tą ofertę i tak jak powiedziałem, nie żałuję tego. Patrząc na pana dotychczasowe dokonania, pana karierę, kluby przede wszystkim tutaj na północy, tutaj na Pomorzu. Krótki epizod Turowa z Zgorzelec, czyli tak naprawdę, no, gdy przychodzi jakaś oferta tutaj z klubów z Pomorza, to raczej chyba można się spodziewać pana podpisu pod kontraktem. No nie wiem, czy tak. Tak tego nie, na pewno nie rozpatrywałem. Po pierwsze, no, powiedzmy poza Polfarmą, która zawsze gdzieś tam bije się o tą ósemkę, zawsze starałem się rozpatrywać te oferty z tych mocniejszych klubów, które grają po prostu o te najwyższe cele. Przede wszystkim dlatego, że zawsze w tych klubach koszykówka jest poukładana. Zawsze są trenerzy, którzy po prostu potrafią stworzyć fajny zespół i taką preferują koszykówkę zespołową, w której ja tak naprawdę się odnajduję. Jestem powiedzmy takim graczem zespołowym, który zawsze stara się pomagać przede wszystkim drużynie, a nie wiem, czy bym się odnalazł w koszykówce, powiedzmy, taką, jaką gra Siarka Tarnobrzeg, czy no, inne kluby tam z dołu tabeli, które bardziej preferują taką grę, gdzie Amerykanie stanowią o tej sile drużyny, oni przede wszystkim zdobywają punkty i tam jest taka koszykówka bardziej indywidualna. Ja starałem się zawsze grać zespołowo i mówię, wybierać takie drużyny, które będą grały właśnie taką koszykówkę. Jeżeli chodzi o pana rozmowę z trenerem Teo Cizmiciem, mówi pan, że rozmawiał i wiedział pan, jaką będzie miał pozycję w zespole, jak widzi trener pana w zespole. Patrząc na pryzmat spotkań, które już są za nami, no rozgrywał pan mecze przede wszystkim na pozycji środkowego, tudzież silnego skrzydłowego, bardzo blisko kosza, no to odpowiada pan. Tak. Pozycja. Oczywiście, no to jest taka moja naturalna pozycja, powiedzmy. Może moje warunki fizyczne nie predysponują mnie do grania na pozycji numer 5, bo przeważnie muszę tam walczyć z wyższymi, silniejszymi zawodnikami, ale na pozycji numer 4 zawsze wolałem grać bliżej kosza, ale z tym zawsze te warunki właśnie moje fizyczne nie pozwalały mi walczyć tak samo z takimi, mówię, dużymi, większymi zawodnikami, którzy grają na pozycji środkowego. Więc no, samoistnie musiałem gdzieś się trochę przestawić na to granie na pozycji numer 4. Myślę, że z roku na rok gdzieś są tego postępy i staram się, już nie unikam tej gry na obwodzie i staram się no, wywiązywać jak najlepiej z tych zadań, które powierza mi trener. Jeśli mam grać na pozycji numer 4 czy na pozycji numer 5, nie ma to tak naprawdę dla mnie większej różnicy. Gram tam, gdzie trener mnie wystawia i tak naprawdę w każdym spotkaniu występuje na obu tych pozycjach. Koszykówka to jest gra zespołowa, poustawiane są zagrywki, ale tak naprawdę zawsze jest tak, że jeden zawodnik z drugim, z konkretnym zawodnikiem się bardziej rozumieją. Czy jest taki zawodnik w zespole koszalińskim? No myślę, że mi się bardzo dobrze na boisku gra z Robertem Skibniewskim. Jeśli jestem na pozycji numer 5, na pewno staramy się wykorzystać to na jakąś to nasze porozumienie i tak naprawdę z każdym. Są takie akcje, w których z Łukaszem Wiśniewskim też razem współpracujemy, także myślę, że to nie ma większego znaczenia. Na pewno
dobrze się gra z zawodnikami, ogólnie dobrze się w każdym zespole gra z zawodnikami, którzy właśnie mają tą taką wizję gry, mają taką dobrą szkołę taktyczną, są pod względem taktyki, tej widzenia na boisku, z nim naprawdę bardzo dobrze można się rozumieć i no takich mamy zawodników tutaj w Koszalinie, także rozumiemy się, myślę, bez problemu. No właśnie, ale tak mówimy teraz o akcjach przede wszystkim ofensywnych, o tych zawodnikach, którzy kreują grę, ale w defensywie musi pan też dużo współpracować z wysokimi graczami AZS-u Koszalin. No właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę współpracę, o ten element? No na pewno obrona jest tutaj, porozumienie to w defensywie jest, myślę, dużo trudniejsze niż to w ataku, bo naprawdę tutaj praktycznie nie możemy, nie, no porozumiewamy się, tak, ale czasami są takie sytuacje, że trzeba po prostu odczytać, jak jakiś zawodnik ze swojej drużyny jest ustawiony i tak naprawdę co on w danej sytuacji myśli, co ma w głowie i no to tak naprawdę czasem można powiedzieć, że to jest czytanie w kogoś myślach, ale no to jest dużo trudniejsze i na to potrzeba zawsze więcej trochę czasu, żeby tak się poznać, żeby zobaczyć takie ruchy, jakie kto wykonuje na boisku, ale myślę, że z innymi wysokimi zawodnikami w naszej drużynie no coraz lepiej nam to wychodzi i myślę, że tak z meczu na mecz, tygodnia na tydzień ta nasza współpraca wygląda coraz lepiej. Z lekką podejrzliwością, z lekkim takim zastanowieniem podchodzili kibice koszańscy do pana, oczywiście przez pryzmat pana poprzedniego klubu, ale z drugiej strony, tak patrząc na statystykę i na dokonania pana w karierze, najlepszy mecz aktualnie w barwach AZS-u przeciwko Asseco Pro Comowi i Gdynia, można tak to określić? Na pewno ten mecz mi wyszedł i całej drużynie, tak, bo naprawdę zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, ale nie wiem, w Czarnych też miewałem mecze, też na przykład z Asseco, tym bardziej w play-offach, gdzie też rzuciłem 20 czy ponad więcej punktów, także no, to nie ma znaczenia, to tak naprawdę to fajnie wtedy, że wygraliśmy, no mi się udało na pewno zagrać dobry mecz, na pewno z tego się cieszyłem, ale no, czy inne mecze wygrane też sprawiają dużą frajdę, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby przebywać na boisku, żeby uczestniczyć w tej grze, bo wtedy to człowiek, zawodnik ma największą frajdę z tego, że drużynie dobrze idzie, że może pomóc tej drużynie w odnoszeniu zwycięstw. To już nieważne, ile się zdobywa punktów. Mi zależy na tym, żeby przebywać na boisku, żeby pomagać czy zasłoną, czy zbiórką, czy dobrą obroną drużynie w odnoszeniu zwycięstw. Jeżeli chodzi o pana i Marcina Dudkiewicza, zawodnicy, którzy w okresie transferowym powędrowali w odwrotnych kierunkach, tak naprawdę w tym spotkaniu niedzielnym no, większość oczu będzie skierowana na panów i ta presja będzie olbrzymia. Czy taka presja przeszkadza w grze? Myślę, że presja, taka właśnie typowa presja przeszkadza w grze, tylko na tym nie trzeba się właśnie skupiać jakoś przed meczem. Myślę, że trzeba, ogólnie wszyscy musimy, wiemy, że to są derby, tak, to samoistna będzie ta motywacja. Tylko że nie możemy też przesadzić z tym motywowaniem się, z tą właśnie taką pozytywną presją sportową, bo czasami właśnie to może nam przeszkodzić w tym chłodnym kalkulowaniu na boisku, podejmowaniu decyzji. I myślę, że trzeba tak to wszystko wyważyć, żeby było to pół na pół, dobrze zmotywować się, ale też podejmować dobre decyzje i mieć taką chłodną głowę podczas tego spotkania. Myślę, że to będzie bardzo ważne. Pan już ma ze sobą występ przed słupską publicznością w barwach AZS-u Koszalin. Oczywiście nie przeciwko drużynie ze Słupska, to było podczas turnieju o Puchar Prezydenta Słupska. No i ja byłem na meczu ze Startem Gdynia, który notabene przegraliście, ale nie w tym rzecz, nie chodziło o wynik. Chodziło o pana postawę na placu gry, gdzie ci kibice słupscy absolutnie przy każdym pana zagraniu czy gwizdali, czy buczeli. Taka sytuacja, taka presja, no to jest mocna rzecz przeszkadzająca zawodnikom w rywalizacji. Ale tak się zawsze mówi, to no przeszkadza, wiadomo, jeśli cała hala jest przeciwko tam, czy mojej osobie, czy całej drużynie, ale tak naprawdę podczas spotkania o tym się nie myśli. I gdy się jest akcja, gdy akcja się toczy, to człowiek nie ma czasu na to, żeby się nad tym zastanawiać. Po prostu podejmuje decyzje, no czasem są złe decyzje, czasem dobre. No tak jak podczas, myślę, innych spotkań. Ogólnie myślę, że w Słupsku na hali Gryfia gra się wszystkim bardzo ciężko, bo tam jest gorąca atmosfera i głośny doping, także na pewno tam nie jest łatwo grać i porozumiewać się na boisku między sobą, bo no to jest praktycznie niemożliwe. Myślę, że takie zachowanie kibiców, gdzie gwizdzą czy buczą, to bardziej może wpływa na zawodnika, kiedy wykonuje rzuty wolne, bo wtedy no, tak naprawdę on sam musi się skoncentrować do tego i wtedy nie ma tej akcji na boisku, tylko człowiek stoi sam z koszem, ma piłkę i musi trafić, tak?
to wtedy może to bardziej wpływać na zawodnika. Ale myślę, tak podczas rozgrywania normalnych akcji, to nawet się zawodnik nie zastanawia nad tym. Podczas spotkania, tak już odwrotnie, podczas spotkania ZS-u do tej pory, ta atmosfera tutaj w Koszańskiej hali jest taką też pewną nowością dla drużyn, które tu przyjeżdżają, dla zawodników, którzy przyjeżdżają do Koszalina, bo przecież AZS przeniósł się do nowego obiektu. A mimo wszystko ten doping wcale nie jest taki słaby. Tutaj mimo większego obiektu, tutaj atmosfera to również jest gorąca. Oczywiście. No, myślę, że tutaj przed sezonem też się zastanawialiśmy, jak to będzie na większej hali, tak? gdzie ciężko jest stworzyć taką atmosferę jak na dużo mniejszym obiekcie, ale naprawdę jesteśmy może nie zaskoczeni, tylko no, cieszymy się z tego, że naprawdę atmosfera jest bardzo dobra i słychać kibiców i naprawdę pomagają nam w tym podczas gry, deprymują trochę przeciwnika, a nam na pewno pomagają. Także cieszymy się z tego i liczymy na jeszcze więcej, na jeszcze lepszy doping ze strony naszych kibiców. Podczas meczów derbowych z Kotwicą Kołobrzeg głównymi postaciami w pierwszym spotkaniu był były gracz Kotwicy w AZS-ie, aktualnie grający Darrell Harris. Kilka dni później główną postacią był Grzegorz Arabas, który grał wcześniej w AZS-ie Koszań, teraz występuje w Kotwicy Kołobrzeg. Czy można powiedzieć, że główną postacią najbliższego meczu będzie Paweł Lończyk? No ja chciałbym, ale no nie mogę tutaj nic obiecać, bo no, tak jak mówię, różnie spotkania się zawsze układają. Czasem inni zawodnicy, to już miało miejsce w tym sezonie, biorą na siebie, na swoje barki tą pozycję lidera w drużynie i zdobywają tam powiedzmy największą ilość punktów, tak? Czy są wiodącymi postaciami podczas meczów. My mamy na tyle wyrównaną drużynę, że tak naprawdę 10 zawodników jest i każdy w jakimś innym spotkaniu może pełnić rolę tego zdobywającego punkty. No zobaczymy, jak się mecz ułoży, no to tak naprawdę ciężko powiedzieć. Ja będę się starał pokazać jak najlepszej strony, przede wszystkim przed naszą publicznością, ale też będę chciał się przypomnieć kibicom ze Słupska i wszystkim, mam dużo znajomych w Słupsku, także będę na pewno chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Starcie derbowe dwóch czołowych aktualnie drużyn w ligowej klasyfikacji, no tego chyba się nie można było spodziewać przed sezonem, czy jednak, że te dwie drużyny przy meczu derbowym będą na szczycie ligowej klasyfikacji? Nie wiem, no myślę, że na pewno jest to jakieś tam zaskoczenie, ale ja się spodziewałem przede wszystkim po naszym zespole, że będziemy na pewno wysoko w tabeli i że będziemy no, takim powiedzmy czarnym koniem tych rozgrywek, tak? Że będziemy wygrywać przede wszystkim mecze u siebie z mocnymi rywalami i tak się dzieje i bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wysoko w tabeli. Ja nie spoglądam za bardzo na to, co się dzieje w Słupsku, no oni też wygrywają, tak? Także myślę, że jeszcze tym lepsze spotkanie przed nami. Dwa czołowe zespoły, derby, tak? Myślę, że będzie świetne spotkanie. Biletów może nie być przed tym spotkaniem, także proszę Państwa, trzeba szybko załatwiać jakieś miejscówki, bo na pewno emocji sportowych, kibicowskich nie zabraknie podczas tego spotkania. Moim Państwa gościem był Paweł Lończyk. Serdecznie Państwa zapraszam na ten mecz. Mecz niedzielny o 17:30. Państwa zapraszam na to spotkanie, a także na kolejne wydanie magazynu Dogrywka w przyszłym tygodniu. Moim Państwa gościem był Paweł Lończyk. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.